Zanim przejdziemy do dzisiejszą sesję i przejdziemy do porządku przedłożonego obrad, chciałabym jeszcze poinformować wszystkich zebranych. Z wielką przyjemnością i z ogromną satysfakcją, że nasz najlepszy kajakarz w Polsce jest w naszym Kajak Sport Klub Olsztyn. Denis Ambroziak, student olsztyńskiej szkoły wyższej im. Lusieckiego, podczas eliminacji seniorów 24-25 kwietnia w Wałczu wygrał olimpijską konkurencję K1 200 metrów, a na K2 200 metrów wraz z zawodnikiem z Bydgoszczy Piotrem Siemionowskim zajęli drugie miejsce. Tym samym są króciutko, malutki kroczek przed uczestnictwem w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brazylia 2016. Szefowi klubu, bo pan Ambroziak jest na zawodach, składam serdeczne gratulacje i cieszymy się, że z kolejnego sukcesu olsztyńskich sportowców składam w imieniu całej Rady serdeczne gratulacje. Sesję Rady Miasta Olsztyna. Witam serdecznie prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, który udziela wywiadu, pierwszego zastępcę prezydenta Olsztyna, pana Jarosława Słomę, drugiego zastępcę prezydenta Olsztyna, panią Halinę Zaborowską-Boruch, trzeciego zastępcę prezydenta Olsztyna, pana Bogusława Szwedowicza, sekretarza miasta, pana Mirosława Hampucha, skarbnika miasta, panią Wiesławę Narodczyńską, dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dyrektorów podległych miastu jednostek, przewodniczących rad osiedli, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Szanowni Państwo, zgodnie z ilością złożonych podpisów na liście obecności stwierdzam, że na sesji obecna jest ustawowo wymagana liczba radnych konieczna do prawomocnego podejmowania uchwał. Jednocześnie proszę o potwierdzenie swojej obecności w systemie elektronicznym poprzez włożenie karty do czytnika i wciśnięcie błękitnego przycisku z napisem obecność. Proszę, bo nie widzę, tak jest, dziękuję bardzo serdecznie. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z zapisem paragrafu 21 ust. 3 opuszczenie sali sesyjnej w trakcie obrad radni zobowiązani są zgłosić prowadzącemu obrady, zwracając jednocześnie kartę do logowania systemu. Fakt opuszczenia posiedzenia odnotowany jest w protokole. Na sekretarzy wyznaczam radną Joannę Misiewicz oraz radnego Tomasza Błażyńskiego. Witam bardzo serdecznie, panie prezydencie. Informuję, iż porządek dzisiejszej sesji został przekazany Państwu radnym w terminie wskazanym w paragrafie 15 ust. 2 regulaminu Rady Miasta, stanowiącego załącznik nr 7 do statutu miasta Olsztyna. Informuję, że prezydent Olsztyna zwrócił się z pismem o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady projekt uchwały Rady Miasta w przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie
numer roboczy 90/15. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. A nie, przepraszam jeszcze, przejdziemy do głosowania. Tak, co mam? Pani przewodnicząca, proponowałbym, żeby ten punkt, o którym pani mówiła, żeby zadać mu określoną kolejność, żeby był zbieżny z punktami tej samej tematyce. Tak, dziękuję. Zaraz powiem po przeprowadzeniu głosowania o wprowadzeniu punktu zaproponowanego do porządku obrad przez pana prezydenta. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Zaraz może w takim razie ustalimy, jaki to byłby punkt zgodnie z wnioskiem radnego Głażewskiego. Czyli proszę. 82. Co 82? Nie ma takiego punktu. W takim razie proponuję i tak poddam pod głosowanie ten punkt zgłoszony przez pana prezydenta pod numerem 19. Po przegłosowaniu ewentualnie wszystkie punkty zostaną przesunięte o jeden, ale najpierw przed dokonaniem tego faktu technicznego przejdziemy merytorycznie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały numer roboczy 19/15? Proszę o wciśnięcie przycisk. Dziękuję bardzo. Za 24, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnych nie głosujących 0, czyli tak jak ustaliliśmy, punkt 90, numer roboczy uchwały 90/15, wstawiamy do porządku obrad w punkcie 19 i kolejne wszystkie punkty uwzględniają tą kolejkę i mają po jeden numer większy. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miasta. Z uwagi na duży zakres obowiązków protokolarskich, protokół z 7 sesji zostanie przedstawiony Państwu radnym na kolejnej sesji. Dla wyjaśnienia tylko podam, że w tej chwili trwają wybory w Komitetach Rad Osiedlowych i niestety skromna załoga naszego biura rady nie przygotowała tego protokołu, ale obiecuję, że zrobi to na następną sesję i przedłożę Wysokiej Radzie do przegłosowania na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Interpelacja i zapytania. Pani przewodnicząca, w kwestii formalnej może? W kwestii formalnej, ale formalnej. Proszę bardzo. Proszę. Ja mam takie pytanie do pani przewodniczącej. Czy została już stworzona techniczna możliwość publikowania w internecie, w BIP-ie, włącznie z tą wersją pisaną protokołu? To nie jest, to zgodnie z regulaminem Rady Miasta na ostatniej sesji przeczytałam, co to jest zapytanie formalne. W kwestii formalnej akurat to pytanie nie mieści się w tej formule. Będą sprawy różne i wtedy możemy na ten temat... Dobrze, w takim razie do Pani wypowiedzi na temat protokołu to pytanie. Ale to jest w sprawie różnej, możemy o wszystkich rozmawiać. Natomiast trzymajmy się, koleżanki i koledzy radni, w sprawie proceduralnej to jest regulamin, szczegółowo określa, czego... Trudno się trzymać, Pani Przewodnicząca, skoro przez tyle miesięcy nie potrafimy tak prostej technicznie sprawy załatwić. Naprawdę. A bardzo ważne jest ze względu na demokrację lokalną. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, do której możemy wrócić w punkcie różnym. W sprawach różnych przechodzę do uwagi na to, że nie było pana prezydenta na początku naszej sesji, a dzisiaj mamy taki miły dzień, jak się chwalić to dla całego. Pochwaliliśmy się na początku sesji sukcesami naszych kajakarzy, a teraz
chciałabym panu prezydentowi w imieniu całej Rady złożyć najszczersze gratulacje, bo tak lubimy krytykować, a czasem miło jest, jak dostrzeżemy, że coś robimy dobrze i ktoś jeszcze z zewnątrz to doceni. W okresie od ostatniej sesji pan prezydent otrzymał dwie bardzo zaszczytne i bardzo ważne, dwa bardzo zaszczytne i bardzo ważne wyróżnienia. Pierwsze to w dniu 16 kwietnia otrzymał pan tytuł samorządowy menadżer regionu. Jest to odznaczenie, wyróżnienie nadawane przez Puls Biznesu Filar Polskiej Gospodarki, a jest tym cenniejsze, że nadany został przez samorządowców naszego regionu, czyli przez ludzi, którzy na co dzień spotykają się i widzą, co się w naszym mieście dzieje. Druga nagroda, o której już pan prezydent wspomniał, to jest nagroda za topową inwestycję komunalną roku 2015 za zagospodarowanie jeziora Ukiel, która została wręczona na Europejskim Kongresie w Katowicach. Także bardzo serdecznie, panie prezydencie, w imieniu nas wszystkich gratulujemy i wierzymy w to, wiemy o tym, że tu wszyscy obecni na tej sali, zarówno radni, jak i wszyscy dyrektorzy jednostek w jakimś tam małym stopniu chociaż, ale przyczyniliśmy się do tego sukcesu. Także gratuluję wszystkim bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za te słowa. I tak jak Pani Przewodnicząca była uprzejma zauważyć, chciałem serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za wsparcie, bo przecież dzięki wspólnej pracy mamy możliwość realizowania i sięgania po sukcesy, jak i jednocześnie moim wszystkim współpracownikom, zarządowi, pracownikom, którzy są, którzy dzisiaj również w murach czy ratusza, czy innych naszych obiektów pracują, jak i mieszkańcom, którzy przecież wspierają te wszystkie nasze fajne inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Informuję. To jest to Europejskie Forum Gospodarcze. To jest Europejskie Forum Gospodarcze, które odbyło się w Katowicach. Konsumenci. Tak, to jest bardzo, i media bardzo szeroko informowały o tym. No wszystkie ogólnokrajowe, nasze olsztyńskie. A jeżeli radny nie słyszał, czyli jednak widzę, że dokonałam prawidłowego wyboru informując o tym, bo jednak nie do wszystkich media dotarły. Z czego mam wyjątkowo większą satysfakcję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Nie udzieliłam głosu, kolego radny. Jest taki zwyczaj, że zgłaszamy się do pytania. Media szemranego nurtu. Swoich wypowiedzi na sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu czwartego. To są wnioski.